Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union, które rozpoczniemy sprawozdaniami telewizji Trwam z ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w Polsce w ubiegłym tygodniu, a które ze względu na obowiązujący nas kalendarz przygotowania programu przedstawimy Państwu dopiero dziś. W czwartek 15 sierpnia na Jasnej Górze odbyły się centralne obchody uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Do Królowej Polski przybyły tłumy pielgrzymów. Wielu z nich dotarło w pieszych pielgrzymkach. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w polskiej tradycji nazywana jest też Świętem Matki Bożej Zielnej. Tego dnia święci się kwiaty i zioła. Jest to zwyczaj uświęcony od prawie dawna, więc w związku z tym czujemy się w obowiązku podziękować Matce Przenajświętszej za wszystko, co dla nas uczyniła. Centralne uroczystości odbyły się na Jasnej Górze. To stąd popłynęła szczególna modlitwa w intencji naszej ojczyzny. Polska pozostaje wierna. Nawet, a może zwłaszcza dzisiaj, w tych skomplikowanych czasach. Nie możemy dać się zastraszyć, mamy bowiem obowiązek mówienia prawdy, napominania i upominania się o szacunek, o życie i o nasze prawa, podkreślał w trakcie homilii delegat do spraw nuncjatur w sekretariacie stanu Stolicy Apostolskiej, ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski. Chcemy z tego miejsca powiedzieć także tym, którzy nas prześladują, którzy pozwalają sobie na świętokradzkie niszczenie naszych wartości, na obrażanie i wyśmiewanie Matki Najświętszej, Eucharystii, Kościoła. Tym wszystkim pseudoartystom, pseudopolitykom chcemy im powiedzieć, także parafrazując mocne słowa Jana Pawła II, powiedziane kiedyś do ludzi uwikłanych w zło: nawróćcie się! Trzeba dziś zło dobrem zwyciężać, apelował ksiądz arcybiskup. Podkreślał, że jesteśmy i zawsze będziemy przeciwni złu, ale zawsze będziemy otwarci na każdego człowieka. Apelował, żeby z Jasnej Góry popłynął wielki znak pokoju do wszystkich Polek i Polaków. Spróbujmy odłożyć na bok te wszystkie egoistyczne antagonizmy, te podziały na ty i ja. Spróbujmy poczuć się znowu polską rodziną, gdzie każdy ma miejsce i godność, i własne zdanie respektujące drugiego człowieka. O niebezpieczeństwie ideologii, która chce zawładnąć naszymi sumieniami, sercami i umysłami, mówił w sanktuarium w Ludźmierzu ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski nawiązał do profanacji Najświętszego Sakramentu i wizerunku Maryi, jakie miały miejsce w naszej ojczyźnie. Nie możemy się zgodzić na to. Przez milczenie, przez brak odwagi, przez koniunkturalizm i konformizm. Dla świętego spokoju. Apelował dziś szczególnie do młodych, aby bronili swojej tożsamości, kultury, ojczyzny i Kościoła.